Ja mam takie poczucie, że pisarstwo, nawet jeśli mówimy o literaturze gatunkowej, jakim jest kryminał, ma taki charakter misyjny. Znaczy, ja bym chciała rzeczywiście opowiadać czytelnikom o świecie, o sprawach istotnych. To ma formułę rozrywkową, to też służy przyjemnemu spędzeniu czasu, ale jednocześnie no, pokazuje kawałek świata i zmusza do refleksji. Witajcie na kanale Zupełnie Inna Opowieść. Dziś mam dla Was książkę Agnieszki Jerz Odpłata, wydaną przez wydawnictwo Burda Książki. My za chwileczkę spotkamy się z autorką, a na początek kilka słów opowieści. Odpłata Agnieszki Jerz jest opowieścią o przemocy, która w wyniku społecznego przyzwolenia okazuje się bezkarna. I o tym, jak daleko można się posunąć, by taką przemoc powstrzymać. Powieść kontynuuje wątki kryminału Szaniec, ale jest skonstruowana w zupełnie inny sposób. Tam mieliśmy do czynienia z chwytem zamkniętego pokoju, który podkreślał atmosferę zatęchłych układów chroniących tych, którzy dopuszczają się zła. Tu autorka każe swojej bohaterce, sierżant Wierze Jezierskiej, zmierzyć się z tajemnicą, która wymagać będzie od niej wiązania ze sobą pozornie nieprzystających do siebie wątków i szukania rozwiązania morderstwa popełnionego na Mazurach z wydarzeniami rozgrywającymi się w Nowym Targu. Ale nic dziwnego, skoro punktem wyjścia jest znalezienie ludzkich zwłok w chacie, stojącej co prawda w mazurskich lasach, ale przeniesionej deska po desce z Podhala. To, co pozostaje niezmienne, to pomysłowość i profesjonalizm Jezierskiej, która jednak pozostaje policjantką z kompleksami, nie mogącą uwierzyć, że podoła śledztwu, które z prostej, pozornie sprawy przeradza się w skomplikowane, wielowątkowe dochodzenie zahaczające tak o wątek powojennego antysemityzmu mieszkańców Podhala, jak i o wątek przemocy wobec kobiet. Agnieszka Jerz, pisarka, filolożka polska i bałtystka. Przez wiele lat zawodowo zajmowała się książkami na stanowisku redaktorki i wydawczyni. W 2016 roku zadebiutowała jako autorka powieści obyczajowych, a w 2020 roku ukazał się jej debiut kryminalny Szaniec. Odpłata to kontynuacja Szańca. Odpłata to pani kolejny kryminał po Szańcu, czyli to oznacza, że Szaniec nie był takim jednorazowym wyskokiem w stronę kryminału. Ani wyskokiem, ani jednorazowym. Jest pomysł na całą serię z Wierą Jezierską. Jest też pomysł na taki płodozmian z literaturą obyczajową. I kolejny tom z tą samą bohaterką będzie już na jesieni. Ten tom, Odpłata, tak naprawdę jest zupełnie innym kryminałem niż właśnie Szaniec. Szaniec to był kryminał, którym zastosowała pani metodę zamkniętego pokoju. Tutaj każe pani Wierze Jezierskiej nie tylko podróżować po Mazurach, ale również wysyła ją pani na Podhale. Tak, ale tam był zamknięty pokój, to tutaj są otwarte przestrzenie. No, pomysł wiąże się ściśle z fabułą, a fabuła zaczyna historię w tuż powojennych czasach właśnie na Podhalu. Trochę ciężko mi mówić o tej książce tak, żeby nie zdradzić zbyt wielu szczegółów i nie popsuć zabawy przy rozwiązywaniu zagadki. No ale to, że historia się zaczyna w 1945 roku w Nowym Targu, mogę powiedzieć, i będzie się splatała w absolutnie niewiarygodny, aczkolwiek taki, który się naprawdę wydarzył, sposób do czasów współczesnych, do roku 2020 na Mazurach. Myślę, że wiele nie zdradzimy, a w każdym razie nie odbierzemy przyjemności, jeżeli powiemy, że porusza tutaj pani bardzo ważne aspekty społeczne, w tym właśnie powojenny aspekt antysemityzmu na Podhalu, ale również porusza pani kwestię przemocy wobec kobiet. Bardzo podobnie było w Szańcu, tam też pojawił się bardzo ważny problem społeczny. Jak to jest z tym pisaniem? Czy wychodzi pani właśnie od problemu, czy jest jakiś inny punkt wyjścia? Wychodzę od problemu. Ku mojemu zdumieniu w Szańcu było wiele recenzji, opinii, gdzie czytelnicy pisali, że no to jest pomysł dobry, to jest pomysł bardzo ważny społecznie, aczkolwiek gratulują mi odwagi, bo to są tematy niewygodne. I mam wrażenie, że to jest, tu się wydarza taki rozdźwięk, którego nie bardzo rozumiem, bo ja mam takie poczucie, że pisarstwo, nawet jeśli mówimy o literaturze gatunkowej, jakim jest kryminał, ma taki charakter misyjny. Znaczy, ja bym chciała rzeczywiście opowiadać czytelnikom o świecie, o sprawach istotnych. To ma formułę rozrywkową, to też służy przyjemnemu spędzeniu czasu, ale jednocześnie no, pokazuje kawałek świata i zmusza do refleksji. Jeśli chodzi o Szaniec i temat pedofilii,
No, ja tam nie widziałam kontrowersji, bo dla mnie kontrowersja jest wtedy, kiedy mamy problem z oceną, prawda? Czy jest zero-jedynkowo, czy jest czarno-biało. No, pedofilia jest absolutnie zero-jedynkowa. Jest przestępca, jest ofiara, tylko nie zawsze jest kara. W Odpłacie z kolei jest to historia powojennych, tuż powojennych morderstw, które się wydarzały na Podhalu i były czynione przez miejscową ludność na Żydach, którym udało się przetrwać wojnę i tam do swoich domów wrócili. Mną ta historia absolutnie wstrząsnęła, dlatego że no, wydarzyło się to tuż po zakończeniu wojny, prawda? Wydawałoby się, że po takim dramacie no, nie czas na dalszą nienawiść. Okazało się, że ta nienawiść istniała. Co więcej, jestem po takiej obfitej lekturze na różnych forach społecznościowych z regionów Podhala, gdzie jest tematyka też żydowska, antysemicka. I to też była wstrząsająca lektura. No właśnie ten wątek, ale i wątek właśnie przemocy wobec kobiet łączy jedno. To jest krzywda, którą zadaje się przy społecznym przyzwoleniu. Przyzwoleniu, może takiej nieświadomości, albo takim podświadomym upychaniu gdzieś tego problemu. Zresztą w ogóle ta przemoc przecież nie tyczy się tylko i wyłącznie kobiet. Ja sobie dzisiaj rano jeszcze czytałam artykuły, z których wynika, że co czwarty Polak nie widzi specjalnego problemu z tym, żeby skarcić dziecko fizycznie. I to nie tylko klapsem, ale też jakimś, nie wiem, sztruchnięciem, pociągnięciem. I to jest metoda, która się wydarzała od pokoleń. Dziadkowie byli bici, rodzice są bici, biją teraz swoje dzieci. I mam wrażenie, że to jest ten sam schemat po prostu przenoszenia przyzwyczajeń w taki bezrefleksyjny sposób. I bez takiej głębokiej społecznej przemiany, jakiejś kampanii czy rozmowy o tym, no nie da się od tego uciec. Tak się nie da zmienić przemocy wobec kobiet. Wciąż jest za mało w przestrzeni publicznej rozmów ten temat, a problem jest gigantyczny. Dokładnie. Jak pani pracuje, jak pani już ma pomysł i wie, o czym chce napisać, jaki ważny problem poruszyć, to jak wygląda praca? Czy potem, rozumiem, że teraz pani ma już bohaterkę, ma już pani Wierę Jezierską. No przy pierwszym kryminale pewnie tworzenie bohaterki to był duży wysiłek. Nie, wysiłek to chyba nie. Znaczy ja wiedziałam, że nie chcę iść tą samą drogą, którą poszli autorzy innych kryminałów. To znaczy nie chciałam takiej pary, że mam starszego policjanta, który jest doświadczonym wygą, nie wylewa za kołnierz, jest abnegatem, no ale jest równy koleś, a przy nim jest młoda dziewczyna, która się wszystkiego od niego właśnie uczy. Nie, ten schemat z tego powodu, że już jest mocno zużyty i z tego powodu, że mnie psychologicznie nie odpowiada, był nie do przyjęcia. No więc schemat odwrotny. Chciałam, żeby bohaterka była młodą dziewczyną, ale nie chciałam, żeby ona była taką dziewczyną, która od razu po szkole policyjnej jest alfą i omegą i sobie świetnie radzi w świecie, bo jest... ma zachowania męskie, prawda? Nie, Wiera Jezierska jest dziewczyną, której los nie dał zbyt wiele na starcie, bo ona się rodzi na głębokiej warmi, w przemocowej rodzinie. Szkoła policyjna jest dla niej jedyną szansą, żeby się wyrwać z tych uwarunkowań i ona z tej szansy korzysta. I to jest trochę tak, że na początku jest bunt, który ją pcha do tego, żeby się z tego świata wyrwać, ale sam bunt nie wystarcza. Ona potrzebuje, żeby się zmienić i rozwijać, potrzebuje ludzi wokół, którzy ją w tym wesprą. Po trochu było tak, że ten pierwszy jej partner, Kosoń, który za chwilę się przesunie na emeryturę, był pierwszą osobą, która do niej wyciągnęła pomocną dłoń, ale teraz taką rolę sprawczą będzie odgrywała prokuratorka Maria Przyzwan. Więc mamy dwie właściwie główne bohaterki kobiece. Tak, dokładnie to widać w Odpłacie, ale widać też, mam takie wrażenie, że Wiera się zmienia, że to nie jest bohaterka, którą pani tak zafiksowała sobie raz na zawsze, taką trochę zahukaną, trochę niewierzącą, znaczy nawet nie trochę, niewierzącą w siebie tak naprawdę, mimo swoich absolutnych zdolności policyjnych. Ona się zmienia, ona jest tutaj już troszeczkę bardziej pewna siebie, chociaż wcale jej pani nie oszczędza, bo daje jej pani tak trudne sprawy, że właściwie nawet doświadczony policjant by się mógł załamać. No, ona się rozwija, bo ja w ogóle mam taką nadzieję i z optymizmem patrzę na świat, że ludzie się rozwijają, to znaczy są w stanie różne rzeczy sobie przewalczyć. A w przypadku policjantów to jeszcze jest tak, myślę sobie, że policjant, który zyskuje samoświadomość, no będzie potem tylko i wyłącznie lepszym gliną. Więc Wiera, ona jest młoda bardzo, ona przed chwilą skończyła szkołę policyjną. Więc zmienia się, bo ma się od kogo uczyć, ale też te doświadczenia sprawiają, że ona zyskuje wgląd w siebie.
i zyskuje taką świadomość, dlaczego pewne rzeczy robi, dlaczego pewne rzeczy unika i czy może zacząć robić inaczej. I ona się będzie zmieniała. Ja mam taką intencję, żeby razem z kolejnymi tomami wiele na szersze wody wypchnąć i uczynić ją trochę innym człowiekiem. I jej się to udaje. No właśnie, na jesień trzeci tom, czy może pani zdradzić już mniej więcej, jaki problem społeczny tam pani poruszy? Och, żeby nie zdradzić zbyt wiele. Mogę powiedzieć, że ta historia będzie związana z siostrą Wiery, z Anką, która jest w zakonie. Ale problem nie będzie tego typu, co w Szańcu. Problem będzie, po pierwsze, będzie się tyczył takiej hierarchii społecznej, która występuje przede wszystkim w małych miejscowościach, gdzie jest swego rodzaju feudalizm, jak jest przypisana rola od urodzenia, to już tak zostanie. Ale też będzie to problem, żeby nie powiedzieć zbyt wiele, związany silnie z kobietami. We'll be right back.